Marskie, nie trzymacie Państwo jakieś uwagi, wnioski co do projektu porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę bardzo, Pan Prezydent. Komisji Zdrowia. Wniosek o dostąpienie od wyboru. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Miasta Podniżę Dylackie składa wniosek o dostąpienie od wyboru regulaminu punktu przeprocedowania nad projektem. Panie Radzie, pan połączenie do porządku. Druga sprawa. W sprawie realizacji zadań powierzonych w dzielnicy w zakresie problematyki. Rozumiem, że chodzi o wniosek o włączenie do porządku. Dokładnie tak, panu Kazimierzowi chodzi. A chciałem przeczytać wszystko, żeby było wiadomo. Właśnie. No. A wy mi nie nadbieracie się. Ale panie przewodniczący, macie tak plus. Są jeszcze jakieś inne wnioski co do projektu porządku obrad dzisiejszej sesji? Uwagi, propozycji rozumiem, że nie ma. W związku z tym przechodzimy do rozpatrzenia tego wniosku złożonego przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Projekt spełnia wymogi określone w statucie i w regulaminie. Do projektu także został dołączony wniosek, który przedstawił pan przewodniczący o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy. W związku z tym przystępujemy. Chyba, że państwo jeszcze chcecie coś na temat powiedzieć, na temat tego wniosku, zabrać głos w dyskusji. Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problemów niepełnosprawnych w 2013 roku. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem tego wniosku? Nie widzę. W związku z tym, że tutaj został ten drugi wniosek dołączony o odstąpienie od tego wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4, poddam go też pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I proponuję, aby projekt uchwały był rozpatrywany jako podpunkt A przy punkcie 8 sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Rozumiem, że nie ma innych wniosków dotyczących porządku obrad dzisiejszej sesji.